Minęły już 4 szkolne lata od momentu, gdy większość z tych młodych ludzi przekroczyła próg technikum budowlanego w Koszalinie. 4 jakże długie i jakże krótkie lata. Okres wytężonej pracy nauczycieli, wzlotów i upadków naszych dzieci, chwil szczęścia i radości, czasem smutku czy żalu. Szanowna dyrekcja, drodzy nauczyciele, powierzając na te parę lat nasze dzieci i Państwa opiece, niewątpliwie większość z nas, rodziców, robiła to z niepewnością i obawą, czy dokonuje dobrego wyboru. Czy poradzą sobie Państwo z ich niezwykłymi charakterami, buntowniczą naturą w momentach niezdecydowania, czy być już dorosłym, czy jeszcze cieszyć się z bycia dzieckiem? Jak przygotowujesz się do matury? No jest ciężko, są zajęcia dodatkowe, są dużo naprawdę jest i zajęć dodatkowych, korepetycji jest, no ale jakoś trzeba dać radę do tego kwietnia. I czego najbardziej boisz się na maturze? Chyba ustnych. Ustnego polskiego i angielskiego. I jakie masz plany na przyszłość po skończeniu szkoły? Studia, praca? Najprawdopodobniej praca, ale zobaczymy jak matura pójdzie. W ogóle. W ogóle. A czego się najbardziej boisz na maturze? Matematyki. A jaki masz plan na przyszłość po skończeniu szkoły? Praca i studia. Przygotowuję się poprzez zajęcia dodatkowe w szkole. Sama uczęszczam na dodatkowe lekcje oraz no po prostu zbieram informacje i materiały potrzebne do tego. I czego najbardziej boisz się na maturze? Ustnych, chyba jak każdy. Szczerze mówiąc, to w sumie oba są moim zdaniem tak samo ciężkie, to też zależy kto co preferuje. Chciałabym wyjechać do Trójmiasta, pójść na studia do Akademii Sztuk Pięknych, na architekturę wnętrz albo na grafikę projektową. Chodzę na zajęcia dodatkowe, tak jest. Oczywiście. A czego najbardziej boisz się na maturze? Matematyki. Niestety. I ustny polski. Jakie masz plany na przyszłość po skończeniu szkoły? Studia, praca? Praca i studia zaoczne.